/ Redeco. www.redeco.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl. 23 czerwca to jeden z najważniejszych dni wyścigowych w sezonie dla Wrocławia, choć w najbliższą niedzielę na naszym torze bez rywalizacji konie Spartynic będą walczyć o wygrane w stolicy. W sobotę startuje Intifada, przeze mnie trenowana w gonitwie drugiej grupy na Służewcu na 1800 metrów. Spotkała się z dobrymi końmi. Jest to start sprawdzający, czy ta klacz nadaje się do najważniejszej gonitwy dla klaczy, czyli do gonitwy Oaks. Biegają również konie trenowane przez Justynę Domańską, tym razem Araby, czystej krwi arabskiej. Natomiast w niedzielę biega klacz trenowana przez Adama Słożyskiego, Rapsodia w gonitwie trzeciej kategorii, też na 1800 metrów. Na Partynicach trwają już prace związane z przygotowaniem obiektu na Dzień Prezydencki. To wyjątkowy czas dla wszystkich bezpośrednio związanych z torem. W kolejną niedzielę będziemy jednak też przeżywać wyjątkowe emocje sportowe. Przyjadą świetne konie z doskonałymi jeźdźcami. To jest pierwszy raz w historii wrocławskiego toru. Będziemy gościć konie z najwyższej półki. Przyjeżdżają do nas konie z Warszawy, ze ścisłej czołówki naszego kraju. Po raz pierwszy w historii mamy gonitwę najwyższej kategorii A. No i z imponującą sumą nagród, 87 tysięcy. Tego jeszcze nie było i no, wszyscy wiedzą, że to jest święto. Dzień Prezydenta to nie tylko wyścig o nagrodę prezydenta naszego miasta, ważna będzie też inna z gonitw. Pierwszy raz w historii mamy gonitwę o nagrodę Pardubic. Tor oddalony o niecałe 200 km nawiązał z nami współpracę. No jest to dla nas tak naprawdę zaszczyt, bo w końcu Pardubice to tor znany na całym świecie. Będziemy gościć w ten dzień dyrektora toru w Pardubicach. Dzień wcześniej my będziemy na tak zwanym Dniu Polskim w Pardubicach i tam będziemy promować tor wrocławski. Nawiązaliśmy już współpracę i chcemy stworzyć taki nieformalny, póki co, sojusz kilku miast tutaj leżących w pobliżu. Myślimy o Pardubicach, Kolesie, Odreźnie i Berlinie. No i oczywiście Wrocławiu, bo Wrocław jest w centrum i myślę, że tutaj będziemy się spotykać. W poprzednich latach Rafał Dutkiewicz nie był częstym gościem Partynic. Czy tym razem wręczy nagrodę dla zwycięzcy mocno obsadzonej gonitwy prezydenta Wrocławia? Próbujemy się dowiedzieć na 100%. Wiemy, że plan jest napięty prezydenta. Na pewno będzie ktoś z wiceprezydentów, jeśli sam prezydent nie będzie mógł. Natomiast no ciągle liczymy, że się pokaże. No jak nie teraz, to we wrześniu na pewno. Dzień prezydencki będzie piątym dniem wyścigowym w sezonie. Łącznie konie i jeźdźcy będą cieszyć nasze oko w 2013 roku aż 14-krotnie. Nowe centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl.